Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przechodzimy do dalszych wersetów. Trzeci werset mówi, wtedy odpowiedziała królowa Ester, rzekła, jeślim znalazła łaskę przed oczyma Twymi, o królu, a jeśli się królowi podoba, niech mi będzie darowany żywot mój na prośbę moją i naród mój na żądość moją. To już przedstawiliśmy, lekkie powtórzenie, z którego wynika, że tą prośbą i żądością było zachowanie życia w antytypie Estery i ludu żydowskiego, czyli prawdziwego ludu Bożego, w jego funkcjonowaniu zgodnie z nadanymi zborom i ludowi Bożemu zasadami zarządzeń pańskich, w praktykowaniu życia duchowego, religijnego i funkcjonowania w społeczności z Panem, w oddawaniu samych siebie w tych wszystkich formach sług wzajemnie jedni ku drugim w duchu miłości. Otóż czwarty werset mówi, albowiem myśmy zaprzedani, ja i naród mój, abyśmy byli wygładzeni, wymordowani i wytraceni, gdybyśmy za niewolników i niewolnice sprzedani byli, milczałabym, choćby i tak ten nieprzyjaciel nasz nie mógł nagrodzić tej szkody królowi. Tak, otóż w tym czwartym wersecie jest ze strony niektórych braci w kolejnych, tak jak mówiliśmy, datach, ponieważ to obejmuje te cztery daty, tak jak wiem, że stopniowe narastanie uświadomienia sobie w zborze, że istnieje niebezpieczeństwo utraty życia w typie, niebezpieczeństwo utraty życia przez Esterę, a przede wszystkim lud żydowski. Król oczywiście wsłuchiwał się w te wydarzenia, czyli nasz Pan, te prośby, które były wyrażane w zgromadzeniu przez dążenie jednostek z tego zboru świadomych sytuacji, tak jak świadoma była w typie Estera, co ich czeka. Czyli, że powiedzieliśmy poprzednio, że zbór jako taki, jako całość, nie był zorientowany w szczegółach tych wydarzeń, natomiast przedstawiciele tego zboru byli zorientowani w tych wydarzeniach. Oni rozumieli, jakie to grozi, jakimi grozi to konsekwencjami. I stopniowo, tak jak tu Estera, nie mówi w pierwszej chwili od razu wszystko, tylko że królu grozi nam niebezpieczeństwo utraty życia, nam Żydom, mnie Żydówce. A więc przedstawiciele tego zgromadzenia dawali pewne informacje o spisku Szerna, Crawforda i tych oczywiście, którzy popierali dziewięciu, bo łącznie było ich 11, a w tych 11 było dwóch wodzów, 11 starszych, którzy żądali od brata Russella rezygnacji, żeby on zostawił londyński ruch prawdy, zostawił im
I nie wtrącał się, a brat Russell miał nadzór nad całą prasą na całym świecie. I wobec tego oni, jako członkowie tego zboru, a jednocześnie spiskowcy, tych właśnie dziewięciu, plus Schern i Crawford, razem 11, którzy wysłali petycję: bracie Russell, zostaw nas w spokoju, tu przestań się nami interesować, my rezygnujemy z twojego nadzoru i swojej kontroli. A zatem wyjaśnienie tych spraw członkowie zgromadzenia, którzy byli zorientowani w tym, co się dzieje, i tak jak mówiliśmy poprzednio, był to Tekway, następnie Hemery. Czyli 7 to głównie Tekway usiłował uświadomić zgromadzenie w potrzebie ratowania się przed spiskowcami, aby nie utracili swych praw i wolności zborowej do funkcjonowania i decydowania o swoich losach, czyli o życie Żydów. Sprawa posuwa się w tych terminach, bo coraz wyraźniejsze, tak jak król powiedz Estero, jakie to twoje potrzeby, czyli nasz Pan oddziaływuje na umysły i serca członków świadomych w zgromadzeniu, mówcie, objawiajcie, co wam grozi, jakie niebezpieczeństwo, czyli król w antytypie to nasz Pan, który oczywiście wszystko znał, widział i naprzód, co ma być, ale z punktu widzenia znajomości o tym w zborze, to oczywiście Pan sobie życzył, żeby oni zrozumieli to. Czyli, że Pan mógłby od razu zadecydować, usunąć tego czy innego w taki czy w inny sposób, nawet fizyczny, ale Pan tych rzeczy nie robi. Tylko uświadamia braci, żeby oni bronili się, żeby oni byli świadomi, żeby nie byli niewolnikami, ale żeby byli świadomymi członkami Zgromadzenia Pańskiego, w których Duch Pański im otwiera oczy na niebezpieczeństwa. Wobec tego, tak jak 7 Tekway, i on się rozumiewał z bratem Johnsonem, i Tekway nawet prosił do Johnsona, żeby on z nim przedyskutował szczegóły tych spraw, a brat Johnson powiedział: nie, ja tu się nie wtrącam, wy musicie sami działać, bo zbór jest idealny, ja tu nie będę w tej sprawie się mieszał, chyba że zbór w przyszłości o to poprosi. No więc ten Tekway, te wnioski 7, które pozwoliły zrozumieć lepiej zborowi już od razu na początku, że istnieje niebezpieczeństwo ich działalności, życia, funkcjonowania, czyli niebezpieczeństwo przez Esterę utraty życia jako Żydówki. Żyd, jak mówiłem, to poświęcony chrześcijanin Panu, członek Kościoła. I otóż w datach następnych Hemery występuje i wtedy, kiedy nastąpiły nominacje 14 na starszych, to byli podani między innymi, że na starszych Schern, Crawford, chociaż oni byli zarządcami, ale to była służba generalna dotycząca całej Anglii i Irlandii. Natomiast jeśli chodzi o ich przynależność zborową, byli członkami zboru. I wobec tego, jako członkowie tego
zgromadzenia mieli wpływ na uświadomienie zborowe i wykorzystywali to negatywnie, czyli że Szern się usprawiedliwiał coraz więcej i w końcu zaczął oskarżać braci. To znaczy, że tych, którzy bronili prawdy i bronili wolności zborowej, to oskarżał stopniowo coraz bardziej. Tak jak ci bracia występujący w obronie zboru i całego ruchu, jak oni stopniowo narastająco uświadamiali zbór, który jako taki ujawniał to, tak jak życzył sobie w typie król Estero, powiedz, jaka jest prośba i żądość twoja. No więc na to ona odpowiedziała, tak jak już tu żeśmy o tym wspominali. I wobec tego 14 przy nominacjach Chemery przedstawił pewne szczegóły, ale nie wszystko, to, co wiedział. Był bardzo ostrożny, delikatny, żeby nie był oskarżycielem nieobiektywnym. A obiektywnie miał prawo występować w obronie zgromadzenia. I wobec tego on do pewnego stopnia się ograniczył i zbór już zaczął się orientować coraz bardziej. Potem nastąpiły 21 wybory. I wtedy już Chemer otwarcie objawił sprawę. Bardziej szczegółowo. No i w wyniku tego zbór zabrał, zdecydował, ażeby wstrzymać wybory Szerna i Crawforda do wyjaśnienia. W czwartym etapie, 28, żeby stawił się brat Johnson przed zborem, zaprosić brata Johnsona, żeby on wyjaśnił w szczegółach sprawę. A więc w taki sposób narastały te wyjaśnienia aż do jawnego oświadczenia 21 przed zborem przez Chemeriego o sytuacji spiskowej i zbór otworzył tak oczy szeroko, że spisek istnieje prowadzony przez Szerna, Crawforda i tych oczywiście pozostałych członków, którzy podpisali ten dokument i wysłali do brata Rusa. Do brata Rusela, tak. No i oczywiście według 4 wiersza jest tu powiedziane, że w zborze odczuł to zagrożenie. Estera jako taka zaczyna oczywiście oddziaływać na wyjaśnianie tych spraw, żąda jak najwięcej informacji, żeby były one kazane i żeby byli świadomi. Wtedy odpowiedział król Asferus i rzekł do Estery królowej: któż to jest, a gdzie ten jest, którego serce tak nadęte jest, aby to śmiał uczynić? Otóż w tym piątym tu wersecie nasz Pan stawia pytanie, a któż to jest ten, który, bo Estera powiedziała, że grozi im śmierć, Żydom grozi śmierć. No wobec tego, któż to jest takim złoczyńcą?
A więc Pan oddziaływuje na umysły i serca tych wszystkich, którzy zabierali głos i informowali o tym stopniowo, żeby ostatecznie wszystko było jawne i powiedzieli, kto jest tym złoczyńcą. I w związku z tym następowały tam w zgromadzeniu oczywiście takie naprężone sytuacje, w których występowali kolejno i zabierali głos ci bracia, którzy tam byli. Przekrój tego zgromadzenia, około 700, w tym było dużo przedstawicieli innych zborów, ponieważ ta sprawa była szeroko szerzona, gdyż agitatorzy współpracowali z sobą i inne zbory miały zainteresowanie w tych sprawach i wobec tego niektórzy bracia z innych zborów, a nawet z Irlandii przyjechali tam na to spotkanie, wiedząc, co ma się tam dziać. I tak było, że niektórzy byli w pełni świadomi, niektórzy częściowo, niektórzy niewiele wiedzieli, co się dzieje, jaka jest działalność Sherna, Crawforda, jaka jest działalność innych braci i sprawa Russella, jakie jest jego stanowisko. Dlatego też w tym piątym wersecie według tej tutaj decyzji naszego Pana wtedy odpowiedział król do Estery, któż to jest? A więc przyszedł moment objawienia tej sprawy. W zborze ci bracia, którzy informowali o działalności Sherna, Crawforda i innych spiskowców w innych zborach, oni wyjaśniając zborowi te sprawy, spowodowali, że Sherrn zaczął się usprawiedliwiać coraz bardziej, to znaczy wyjaśniał swoje poglądy na ten temat coraz ostrzej i atakował braci, którzy te informacje dawali. I zbór przysłuchiwał się, a Sherrn ich oskarżał fałszywie, kręcił i przedstawiał sprawę inaczej, niżeli w rzeczywistości było. On święty, on tu chce jak najlepiej, on zboru, zbór będzie szczęśliwy i tak dalej, będzie praca pańska, pan będzie miał z tego korzyści, większa wpływ i działalność zdolnych, starszych, inteligentnych i tak dalej, a w zborze są także i różni słabi, wiedzy, w znajomości, w sposobie kontaktowania się z otoczeniem, ze światem i tak dalej, więc najrozmaitsze usprawiedliwienia. Wtedy wyraźnie oświadczył Hemery, że brat Johnson jest upełnomocniony przez brata Russa i przez za pośrednictwem zarządu z Brooklynu, jest pełnomocnikiem tutaj w Londynie, który kontroluje Betel, czyli biuro zarządców w ich działalności, a także ma pełnomocnictwo w stosunku do działalności tych wozów w zgromadzeniu i ich szkodliwym wpływie. Wtedy otworzyły się już szeroko oczy wszystkich zborze, no i oczywiście postanowili, uchwalili, żeby zaprosić brata Johnsona na spotkanie 28 stycznia. Natomiast zbór postanowił wtedy, żeby wybory ograniczyć tylko do bezkolizyjnych tutaj kandydatów, natomiast żeby wstrzymać
wybory Szyna i Crawforda do czasu, gdy brat John wyjaśni te sprawy i będzie wiadomo, czy można na niego głosować, czy nie, czy ma być starszym jeden i drugi. I wobec tego przegłosowano wszystkich innych, natomiast Sherman i Crawford, kandydaci na starszych w zborze, zostali w tym przypadku pozostawieni do decyzji, jaką zbór pobierze po rozmowie i wyjaśniach brata Johnsona. I wobec tego 6 werset mówi: i rzekła Ester, mąż przeciwnik, nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman. I stworzył się Haman przed królem i królową. Otóż, tak jak kolejno wskazywano przez informacje od 7, 14 do 21 do wyborów, działalność tych wodzów, to w tym przypadku Sher jako taki usprawiedliwiający się atakował, oskarżał innych i zbór nie mógł się zorientować dobrze, w czym rzecz. I że jedyna możliwość, jak brat Johnson, który ma pełnomocnictwo, jest reprezentantem brata Russella, a po śmierci jego całego towarzystwa, osoba najważniejsza w całej tej sytuacji teraz, będzie mógł przedstawić, kto właściwie i kim jest ten szerf w działalności tego prezbiterianizmu. To z tym były związane oczywiście najrozmaitsze okolicznościowe i dodatkowe zapytania, informacje, więc to nie wszystko jest podane w tym artykule. I teraz ten 6 werset mówi, że wyraźnie zostało ujawnione w taki sposób, no, poprzez 7, 14, 21 i oczywiście do 28 stycznia 17 roku zostało ujawnione, że tym najgorszym tutaj wodzem jest Szer. Werset mówi, ten Haman. I oczywiście Haman się strwożył, zdawał sobie sprawę, tam w typie, w tym królestwie, tam nie było oczywiście lekkich kar, tam były kary bardzo surowe i wobec tego on się przeraził, że jeśli król uzna, że rzeczywiście on jest winien, no to straci życie. Dlatego też i Szern się przeraził tym i wobec tego, tak jak to powiedziane, stworzył Haman przed królem i królową. Wskazanie na niego jako głównego wodza, który usiłuje wprowadzić po prostu taki system, który pozbawi życia duchowego zgromadzenie, a przeto i zgromadzenia inne w Anglii, a także w Irlandii, a potem w Europie, bo takie były jego plany i zamierzenia. Dlatego też na wstępie tu tego artykułu są te informacje ogólne i nie ma tej czasowej konsekwencji polegającej na tym, że ten wiersz jeden mówi tylko o siódmym, drugi werset mówi tylko o czternastym,
trzeci werset mówi tylko w 21 i następny tylko. Nie. W każdym z tym wersecie jest mowa o wszystkich spójnie rozwijającej się dyskusji i jaśnieniach. Jak one narastają i doprowadzają 28 objawienia całkowitego. W tych czterech datach Szern ciągle się bronił, usprawiedliwiał, a jednocześnie oskarżał braci uczciwych, którzy bronili sprawy pańskiej. Takie wydarzenia są typowe dla początku epifanicznego rozwoju w ruchu prawie. W przeszłości wydarzenia w przesiewaniach paruzyjnych były oczywiście wystąpienia indywidualne na temat takich czy innych doktryn, w których nie naruszano spraw organizacyjnych i innych, lecz atakowano, mając jakieś błędy. Natomiast tutaj jest sprawa zupełnie innego rodzaju. Epifania, objawienie osób, zasad i rzeczy i rozszerzanie tego na zarządzenia pańskie, ponieważ szóste przesiewanie, które się zaczęło od 17 roku, jest przesiewaniem przeciwko zarządzeniom pańskim. W tym okresie od 17 roku, od Rutherforda, który sfałszował informacje na temat wyborów, służył się adwokatem takim, któremu, gdy się zapłaci, to wszystko powie lub wyjaśni, się chce. Więc Rutherford powoływał na taki autorytet, a to było nieprawdą. A on się powoływał, że ten adwokat, ten i tak dalej. A on był oczywiście adwokatem, prawnikiem i umiał, tak jak to niekto, tak wielu prawników, potrafią tak kręcić sprawami, że to, co jest białe, stanie się czarnym, a to, co jest czarne, stanie się białym. I to ma moc prawną. A więc taki szatan te metody wprowadzał tam w ruchu, oczywiście w prawdzie, w innych kościołach. W taki sposób rozwinął wielki system Babilonu, a następny mały system Babilonu. I ten mały system Babilonu rozpoczął się od tu właśnie Rutherforda. A właściwie, ponieważ on miał powodzenie, natomiast zapoczątkowany nieco wcześniej, tak jak tu mówimy, ponieważ Rutherford to dopiero po powrocie brata Johnsona rozpoczął swoją działalność, aby dobrać sobie zarząd, tak, który będzie mu podporządkowany i on ich obdarzy stanowiskami. Natomiast tu w Londynie to była sprawa jednostki, która miała na uwadze system ogólny panowania i spokojne przejście do opanowania całego ruchu. Rutherford natomiast od razu, z miejsca, ruszył do ataku i oczywiście mu się powiodło. W wyniku czego nastąpiło to, co nastąpiło, rozbicie ruchu paryzyjnego na tych, którzy w większości przeszli na stronę Rutherforda, a w mniejszości pod kierunkiem brata Johnsona ruch epifaniczny czysty. I tu w tym przypadku siódmy werset nam tutaj mówi: wtedy król wstał w popędliwości swojej od onej uczty i szedł do ogrodu przy pałacu. Wówczas, gdy nastąpiło to objawienie Szerna przed zgromadzeniem, to już było wiadomo, czyli że król wiedział, kto to jest. To znaczy, że nasz Pan, który w ogóle wiedział, ale
który wiedział z punktu widzenia zborowej świadomości, znaczy, że zbór jako taki został odpowiednio oświecony, poinformowany i wiedział, kto jest tym złoczyńcą. W tej działalności oczywiście szczególnej, tak jak mówi ósmy werset, to zagrożenie, jakie było pokazane, że Haman, to jeszcze żeśmy tego mówili, a szedł do, w siódmym wersecie jest, wstał po pędliwości swojej od onej uczty, czyli przestał brać udziału w tej uczcie, szedł do ogrodu przy pałacu, że w tym momencie, jak już zbór był świadomy, brat nasz pan zajął się innymi sprawami. Ogród, do którego wyszedł, oznacza, że pan zajął się nie tymi sprawami, które toczyły się w Londynie, ale innymi sprawami, czyli był okres, w którym działalność naszego pana dotyczyła zupełnie innej sfery działalności i służby. Natomiast Haman został, ponieważ pałac królewski to jest środowisko działalności naszego pana, ogród, teren, obszar, na który ta działalność się rozszała, sfera szerokiego działania. Natomiast zrozumiał wtedy Szer, że jemu teraz grozi niebezpieczeństwo, ponieważ na niego wskazano jako na winowajcę. I tu będą się powtarzać pewne rzeczy. Tak jak mówiliśmy, że określenie jego stanu wewnętrznego z punktu widzenia ogólnego prawdy było takie, że jego przestrach, jego przerażenie jest tutaj naświetlone jako przeżycie, w którym odczuł, że mu się przestanie powodzić, że on utraci tutaj życie. A więc dowody, jakie przedstawiali kolejno ci bracia, no a przejdziemy jeszcze do brata Russella, brata Johnsona, który wystąpi 28. To jeszcze ta sprawa będzie pogłębiana. Ale nie tu jest wspomniane, że te kolejne objawianie wykazały, jak był charakter Szerna zdegradowany, że on posłużył się kłamstwem. Dalej, że oskarżał, a tu autor wyraża taką właśnie ocenę, że ponieważ udowodniono mu zło, to powinien się przyznać. Tak, bracia, rzeczywiście błądziłem, źle zrobiłem, a nie oskarżać braci. Gdyby prosił zgromadzenie o przebaczenie i przeprosił braci, których fałszywie oskarżał, gdy się bronił, czyli broniąc samego siebie oskarżał innych, wówczas ta sprawa byłaby odpowiednio załatwiona. A w taki sposób on się objawił, że jest nieczystym członkiem wielkiego grona, że jego nowe stworzenie jako takie nie panuje nad jego umysłem i sercem, w tym sercu są oczywiście wady, nie ma koordynacji wewnętrznej, rozwoju wszystkich zalet charakteru niezbędnych, aby one podtrzymały funkcjonowanie umysłu we właściwy sposób. Tu z tego wynika, że umysł jest to rozpoznanie pewnych rzeczy, jest to wiedza, tak jak dzisiejsza manna nam mówi pięknie, prawda?
że w kim tych rzeczy nie ma, jest ślepy, prawda? Takie rzeczy w dzisiejszej manierze są powiedziane. A więc te siedem wyższych pierwszonych łask. Wypierzone łaski mają kontrolować wszystkie inne pozostałe, niższe pierwszone łaski, drugorzędne, trzeciorzędne i oczywiście przedstawia nam na te trzy etapy. Przy kim tych rzeczy nie ma, prawda, to nie ma zdolności do właściwego wyciągania wniosków, uczenia się i rozwijania przymiotów, zalet charakteru, przez które taki człowiek by się przyznał od razu do... Gdyby jego nowe stworzenie panowało nad sytuacją, to by prosił o przebaczenie, przyznał i by przestał. Natomiast było odwrotnie, zatwardzenie jeszcze bardziej i podobnie jak Rutherford, który kłamał i oszukał braci, tak i on tutaj oskarżał innych kłamiąc. A więc zagrożenie zrozumiał tutaj, tak jak mówiliśmy, werset. Potem werset 8 mówi, król wrócił się z ogrodu, który był przy pałacu, do domu, gdzie pił wino. A więc król od tych innych spraw, nie dotyczących tam Hamana, prawda, wrócił do sprawy Hamana. Wrócił do domu, czyli do tej sfery działania, w której były te ostateczne rozstrzygnięcia. I oczywiście to oznacza, że Haman objawiony przed zgromadzeniem jako taki jest złoczyńcą. I on oczywiście w ten sposób oskarżał innych, a przeto grzeszył w sposób świadomy. Wrócił tak, a Haman upadł, był na łoże, na którym siedziała Ester. Jest tu przedstawienie tego, że on po prostu wykonywał gwałtu w stosunku do właściwych i dobrych zasad i był zagrożeniem dla Kościoła. Wyraźnie to wskazuje, że król rozpoznał tam zagrożenie dla Estery, a w antytypie nasz Pan spowodował objawienie i zrozumienie przez Kościół, przez ten zbór, że on rzeczywiście jest tym złoczyńcą. No, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy, że nie pokutował, że te stopniowe narastanie tych wyjaśnień przez wszystkich braci nie otworzyło mu umysłu na wyjście z tej sytuacji zgodnie z zasadami prawdy i charakteru, że wobec tego stał się niegodny tego stanowiska, jakie on zajmował. I w tych wszystkich właśnie wydarzeniach mamy przedstawione to doświadczenie, które miało się rozszerzyć na całą Wielką Brytanię, Europę i zagrożenie dla innych, gdy taki przywódca jak Sherne miał mieć i chciał, żądał tej najwyższej władzy. Biorąc pod uwagę ten werset, w którym jest powiedziane dalej, że łoże, na którym siedziała Ester, czyli łoże reprezentuje wiarę, poświęcenie, wiarę.
na przykład tak jak mamy, że łoże było za krótkie, tak, i kołderka za krótka, czyli że praktykowanie wiary w poświęceniu i wierze jest ograniczone. I ten przykład mamy w Biblii podany, że to odnosi się do chrześcijaństwa nominalnego, a przeto odnosi się także do takich właśnie z ruchu rozwijających się na małą skalę prądów, które wprowadzają nominalne zarządzenia, tak jak projekt wprowadzenia systemu presbiteriańskiego. I wobec tego tutaj pozór gwałtu, prawda, że on upadł łoże, na którym Estera, czyli Estera oczywiście miała wygodne tam to łoże, na którym normalnie siadała, na którym ona przebywała, i oznacza to, że Stern był szkodnikiem dla Estery i niebezpieczeństwem zagrabienia tego właśnie przywileju. Wtedy rzekł król Izali jeszcze i gwałt chce uczynić królowej u mnie w domu, a więc ten ósmy werset nam tu podkreśla oczywiście, jak w ocenie naszego Pana stanowisko Szerna było oczywiście zagrożeniem dla Estery, dla jej spokojnego praktykowania pobożnego życia. Gdy sięgamy ten przykład biblijny, który tu nie jest wyeksponowany, ale jest ilustracją wskazującą na to, że ci, którzy mają takie łoże i za krótkie, że nogi jak wiągnę to na zewnątrz, albo jak chcę nogi, by były na tym łożu, to wobec tego głowa poza łożem, bo za krótkie, to oznacza, jak w systemach nominalnych, czy to wielkiego Babilonu, czy małego, te wierzenia są niedostateczne dla potrzeb tych, którzy w danym czasie żyją w zasadach religijnych, a kołda jest za krótka, czyli obietnice są niedostateczne i za małe, ponieważ Kościół nominalny nie umiał wykorzystać obietnic danych prawdziwemu Kościołowi, bo nie był prawdziwym Kościołem. No i oczywiście podobnie tutaj można tą ilustrację taką przytoczyć. Dalej mówi: W tym rzekł Harbona, jeden z komorników przed królem, oto jeszcze szubienica, którą był zgotował Haman na Mardocheusza, który się starał o dobro królewskie, stoi przed domem Hamanowym wzwyż na 50 łokci, i że król powiesić go na niej. A więc 9 werset nam teraz mówi już całkowicie o udowodnieniu Szernowi jego zła. Otóż brat Johnson rozpoznał działalność Szerna lepiej jako przeciwnika systemu kongregacjonalnego, gdy otrzymał od niego list wysłany przez Szerna 11, a który doszedł do brata Johnsona 13 stycznia. I wobec tego w tym liście rozpoznał brat Johnson, że Szern nie zmienia swoich planów,
chociaż się usprawiedliwiał, prawda, tego siódmego, to jednakże tutaj wracamy do 14, prawda, stycznia, ale ta informacja jest dodatkowa, nie była wypowiedziana wtedy, kiedyśmy to rozważali. Że ten list pozwolił zrozumieć bratu Johnsonowi, że Shirley jest konsekwentny w swoich dążeniach i działalności przesiewawczej. Że on ma zamiar w dalszym ciągu walczyć, oskarżając innych o złe postępowanie, usprawiedliwiając siebie i wybielając swoje dążenia i swoją działalność. Tutaj wyrażenie to jest harbona, przez wyrażenie, że harbona jako taki pojawił się, czy wystąpił tutaj z informacją, czyli harbona reprezentuje, ponieważ harbona znaczy jadący na ośle, albo powożący na ośle. A to oznacza, że przedstawiający doktrynę, naukę, osioł symbolizuje właśnie danie informacji na temat właściwej. Czyli, że w tym właśnie oświadczeniu, to tym harbonom, tym jadącym na ośle, powożącym, czyli kierującym tym osłem, to w antytypie jest brat Johnson w innej roli, a mianowicie w roli tego, który demonstruje właściwy pogląd w kontraście do zła, jakie popełniał Shirley. A więc na podstawie tego listu, jaki otrzymał, poznał lepiej to, co Shirley czynił wraz ze swoimi wspólnikami. Ten list zawierał cytowane fragmenty listu brata Russella do zboru. Gdy wcześniej na ten temat już wysyłali z Londynu, a więc Shirley, wysyłali informacje do brata Russella, żeby zrezygnował, to oczywiście brat Russell im odpisał, że owszem, w szczególnym wypadku on może to uczynić pod pewnymi warunkami. I w związku z tym ten list, jaki otrzymał Shirley, ten list zawierał warunki, na jakich brat Russell mógłby zrezygnować z kontroli nad prasą brytyjską. Ten list z kolei Shirley zarządcom otrzymał, odczytywał tym, którzy szczególnie go bracia inni jeszcze popierali. Czyli gdy przyszło do głosowania w tej sprawie, jak już wspominaliśmy, gdzie 11 braci się opowiedziało za tym, żeby brata Russella usunąć z nadzoru nad pracą w Anglii, to wówczas ten list, jaki otrzymał brat Shirley, przedstawiał im, tym 11, którzy go popierali. A właściwie wszyscy 11, wszyscy 18 brali udział w tym głosowaniu w sprawie odrzucenia tego urzędu brata Russella w Anglii. Tak jak już mówiłem, że 7 było przeciw, a 11. I teraz brat Johnson
28 na tym ostatecznym spotkaniu ze zborem wyraźnie już przedstawił całą sprawę zborowi. Mianowicie, że Szern, a poznał to akurat właśnie w odpowiednim czasie na podstawie listu, jaki napisał Szern do brata Johnsona, atakując go, a równocześnie broniąc się, to w tym liście były cytaty z listu brata Russella, takie, których on nie pokazał tym swoim, którzy go popierali, braciom. A wobec tego wszyscy byli wtedy na tym zebraniu 28 stycznia i brat Johnson przed całym zborem, 800 braci było, wtedy się zwrócił do tych braci, którzy mając ten dokument z listu Szerna, zwrócił się zapytaniem do tych braci, do tych 9, bo był 11, którzy to podpisali, ale w tym był Szern i Krafont, którzy byli świadomi, że fałszują list i odpowiedź brata Russella. To on się zwrócił kolejno do tych 9, którzy poparli Szerna i zapytał się, mając ten fragment tego listu, czy bracia, kolejno każdego pytał, wiedzieli, że brat Russell postawił warunki, na podstawie których on może wyrzec się prowadzenia pracy. Tam były takie warunki, że jeśli zbór poniesie koszty finansowe utrzymania całego to obiektu i wszelkie inne koszty związane z działalnością tego obiektu należącego do ruchu, za który musieli płacić na przykład to, te wszystkie koszty, jakie związane są z utrzymaniem domu, mortgage to jest hipoteka, tak. Właśnie koszty hipoteczne, wszelkie inne utrzymanie tego obiektu, domu, bo to należało do ruchu. I wobec tego te wszystkie koszty ponosił brat Russell. Koszty utrzymania Betel, funkcjonowania tego biura zarządców i wszelkie inne były to koszty, które pokrywał brat Russell. Że jeżeli oni przejmą, jeżeli zbór uchwali, że chce przejąć to i usunąć kontrolę nad tymi rzeczami brata Russella, to musi wyrazić zgodę na to, że będzie finansował, że zbór będzie finansował i ponosił te wszystkie koszty. Natomiast jeśli się chodzi o sprawy interesowe i inne, z tych brat Russell nie rezygnował. I zatem te informacje i te warunki, na podstawie których brat Russell by się zgodził, to zostały przez Szerna pominięte. Gdy on czytał tym starszym zgromadzonym, którzy podpisali tę petycję, to on to pominął i powiedział, no tu są jeszcze takie sprawy, ale one poufne, dotyczą tylko mnie. Oszukał i ci bracia nie wiedzieli. Wobec tego brat Johnson publicznie przy wszystkich zapytał, czy bracia wiedzieli, co w tym opuszczonym, nieprzeczytanym, czy bracia wiedzieli, jaka jest treść tych warunków, jakie brat Russell postawił. A oni powiedzieli nie, bo on tego nam nie przeczytał. Wobec tego
brat Johnson udowodnił, że proszę bardzo, taki, takie warunki brat Russell postawił. Czy bracia znali to? Nie, nie wiedzieliśmy. Czyli Szern ich oszukał i tych informacji im nie przekazał. No więc teraz brat Johnson odczytał to, co było pominięte i wtedy zapytał, a teraz bracia, na podstawie tego, co tu napisane, czy rozumiecie, że brat Russell nie rezygnował, lecz stawił warunki do spełnienia? A no tak, teraz widzimy, że brat Russell nie rezygnował, jak to Szer przedstawił. Że teraz zupełnie treść jest inna dla nas i myśmy właśnie byli nieświadomi tego, a tu całe zgromadzenie to słyszy, że Szer siedzi. Wobec tego w tej takiej sytuacji zbór spojrzał i ci, którzy byli przeciwni, a więc tych siedmiu, oni w ogóle byli przeciwni Szernowi i jego działalności. To zostali jeszcze bardziej utwierdzeni w tym. Natomiast ci bracia byli przerażeni, co, że oni dali się oszukać. I wobec tego, a teraz bracia, widzicie, czy jesteście zgodni z tym, że brat Russell te warunki postawił i że wobec tego nie, w tej petycji żądającej rezygnowania nie mieli słuszności, racji ci, co przegłosowali petycję. A no tak. I pozostali bracia, którzy tam przyjechali lub też byli mało świadomi, co się dzieje, od razu się ożywili i spojrzeli na tego Szerna jako na oszusta, kłamcę, ambitnego, żądnego władzy, pragnącego panować nad dziedzictwem pańskim. I wobec tego czytamy, więc Harbona, brat Johnson w tej roli tutaj, o której mówiliśmy, oto jeszcze szubienica, którą był zgotował Haman na Mardocheusza. Czyli, że Szern, działając w taki sposób, oskarżał fałszywie brata Johnsona, Mardocheusza, oskarżał fałszywie do braci, przedstawiając go w złym świetle i dając te fałszywe dowody, zbudował szubienicę. Szubienica jest to udowodnienie zła komuś. Przygotowanie szubienicy to jest planowanie i przygotowanie materiałów fałszywych, szkodliwych o złych czynach jakiejś osoby. Tak jak Chrystusa powiesili na krzyżu, to znaczy, że faryzeusze nauczeni w piśmie przygotowali fałszywe oskarżenia przeciw naszemu Panu i krzyż przygotowali. Dalej, powieszenie na tym krzyżu oznacza dokonanie egzekucji, to znaczy udowodnienie, że rzeczywiście on jest przestępcą i trzeba go unicestwić na podstawie fałszywych oskarżeń. I tak było z naszym Panem. I tu w tym przypadku Haman przygotowywał przeciwko bratu Johnsonowi najrozmaitsze fałszywe oskarżenia, a wyraził się negatywnie w zgromadzeniu. Tam przybyły obcy między nami. To znaczy, że Johnsona on traktował jako obcy człowiek, tu my Anglicy, my mamy zgromadzenie. Co ten obcy jest nam tu będzie dyktował, mówił, a więc takie fałszywe dodatki do innych kłamstw i
fałszywego przedstawienia brat Johnsona. I teraz dalej powiedziane, Mardocheusz, który się starał o dobro pańskie, czyli brat Johnson, który przyjechał w imieniu brata Russella, w imieniu pańskim, dobro zabezpieczyć przez zachowanie życia Żydom antytypicznym i zborom w Anglii, funkcjonowanie według zasad eklezjastycznych, kongregacjonalnych. Przyjechał bronić, a więc w dobrej sprawie. I tu jest powiedziane, że Mardocheusza, który się starał o dobro królewskie, czyli o dobro pracy pańskiej. A widzimy, że w doświadczeniach różnych są złoczyńcy, którzy oskarżają fałszywie takich dobrych przywódców, jakim był brat Johnson, tak i w innych przypadkach może dziać w stosunku do dobrych sług pańskich na jakichś stanowiskach decyzyjnych. Fałszywe plotki, fałszywe oskarżenia, rozpuszczanie wici na temat szkodliwe, ażeby zniszczyć i udowodnić fałszywymi argumentami, że to jest złoczyńca i nie nadaje się, trzeba go usunąć, a na jego miejsce postawić innego. A więc dalej mówi oto szubienica stoi przy dół Hamanowym wzwyż na 50 łokci. Co to znaczy 50 łokci? 10 znaczy, że ten złoczyńca ma naturę niższą od natury boskiej, a 5 znaczy, że on jest w nieczystym stanie. Czyli Szern usiłował udowodnić, że brat Johnson jest utracjuszem korony i że jest w nieczystym stanie. Taka szubienica była przygotowana dla brata Johnsona w Londynie przez Szerna, Crawforda i ich popleczników. Ci starsi, którzy byli oszukani, a więc tych 9, oni, bo świadomym było ich 11, którzy podpisali. To był Szern jeszcze, 10, 11 był Crawford. Oni obaj działali świadomie, że chcą zniszczyć brata Johnsona i wprowadzić ten system, bo oni wiedzieli, że oni gwałcą te wszystkie inne zarządzenia, ale ambicja ich, że stać na czele nowego systemu rządów kościelnych, przez szatana pobudzana ich doprowadziła do tego. I teraz król na powieście go na niej, czyli na tej szubienicy powieście, czyli król Estery. Esterę reprezentował brat Johnson, wszyscy inni obrońcy tego zboru. Wobec to dokonajcie, udowodnijcie teraz jemu złe czyny, że on jest Szern, winowajcą, złoczyńcą, fałszywym oskarżycielem i dążącym do pozbawienia życia zbrów w Anglii i w Irlandii, którzy życie swoje zdobywali przez funkcjonowanie zgodnie z zarządzeniami pańskimi i kongregacjonalnymi prawami. A teraz właśnie brat Johnson wystąpił przed całym zgromadzeniem, udowodnił to dokumentem, że Szern jest właśnie tym złoczyńcą i powiedziane, że brat Johnson nagane w ostrych słach wypowiedział Szernowi przed całym zgromadzeniem, że on ośmielił się kłamać, fałszować i dokonywać takich złych rzeczy. Zdanie jest napisane, że było to najostrzejsze, naganne wypowiedzenie przez brata Johnsona w stosunku do utracjusza korony Szerna.
bo jeszcze on miał innych takich, Rutherford potem jak wrócił i wiele innych podobnych, którzy jako kozioł Azazela byli przez brata Johnsona działającego w imię arcykapłana wyprowadzeni na puszczę, czyli w doświadczenia na karanie przez szatana. Dziesiąty wiersz mówi, powieszono Hamana na onej szunicy, którą był zgotował Mardochejuszowi. A tak uspokoił się gniew królewski. Pan przeszedł do spraw innych, spokojny, że dokona się dzieło sprawiedliwości, objawienie złoczyńcy i zachowanie kongregacjonalnego systemu i życia zboru w Londynie, w Anglii i niedopuszczenie do tego, ażeby to się rozszerzyło na całą Europę i świat. I tak jak poprzednio wzmiankowałem, że to się udało Rutherfordowi. Podobna była historia, podobna sytuacja, ale to jest inny temat. Życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa i zrozumienia tej sprawy we właściwym świetle. Dziękujemy.